siemano, przyszła mi normalnie podkaszarka, w końcu się dorobiłem nowej, kurde, bo wprowadzając się tutaj do tej chaty, byliśmy totalnie spukani. Kupiłem jakąś najtańszą podkaszarkę w katalogu tutaj, ona się psuła, wymieniałem ją 3 razy, później stwierdziłem, że może kupię jakąś używaną, jak uzyskałem kasę właśnie z tamtej, znowu mi się popsuła. 6 miesięcy tam mi gościu gdzieś ją naprawiał, jakichś części nie było. W końcu ją znowu odebrałem, nie działała tak jak powinna. Ciachałem tak jak się dało. Później jeszcze ją wziął taki kumpel fajny, gdzieś ją jeszcze tam poprawił. Później się już znowu spieprzyła całkiem. I w końcu normalnie przyszła. Husqvarna 129R. I normalnie będę ją odpakowywał. Myślę, że kurde pochodzi z 10 lat. Kosztowała 349 euro. Jest to najtańsza podkaszarka Husqvarny właśnie z tą szeroką kierownicą. I zamówiłem ją normalnie na necie, bo tutaj w sklepie nie było nigdzie. Ten sklep internetowy znajduje się w Irlandii Północnej, może dlatego też mieli. Tu jest to uprząż, tu jest kosa, nóż, no i jeszcze składaj to. Excuse me. Potrzebuję, żeby ktoś posprzątał kupy. No to nie ja. Ale przecież zawsze ty to robisz. Ale popatrz, ja tylko koszę. Zajęty nos. To chyba musisz przerwać chwilowo. Sensowy się zajęty sobie. I to normalnie wszystko trzeba manualnie tak skręcać? Wiesz, jestem biedny. Bez sensu. Nie możesz po prostu... Przychodzisz do sklepu i czeka na ciebie gotowa, nie ma tak? Jestem biedusia. Ha? Jestem biedusia. Pytam, dlaczego tak nie można? Bo widzisz, kurde, wszystko utrudniałem. Chodź, posprzątaj kupy. Nic ogólnie nie jest łatwe. Benzyna, nie wiem, czy mi niepotrzebna jest benzyna. Obojętnie, która dokłada? Pytam ja ciebie się. Nie obojętnie. Jak obojętnie? No tak, no to. Sobie właściwie... Chodź, pozbieraj kupy. Nie mogę. Chodź, bo je rozjadę. Trzeba mieć umiejętności, żeby takie rzeczy robić, jak ja tutaj robię. Szokaj. Zbieraj. Dobra, muszę to zaczepić i poustawiać dopiero, bo widzę, że to było w ogóle nie w tych miejscach, w których powinno być. No i nic, kurde, będę to próbował dalej obcycnąć. Dobra, w miarę opanowałem, teraz tą końcówę zakładam, odpalam i jadę serwi pod kości, bo już mi to męczy. Maruś, wiesz, że ja tutaj pracuję? Męcz, kobiet, męczysz. Odpalam już zaraz. Posprzątać kupy. No może jedna kupa i potem nie wołałaś. Nie, tam jest, ona lubi tamtą połóweczkę bardziej. Nie, chcę już jeździć. Kupa i ciebie wąż. Jeździć potrzebuję. Nie wiem, jakoś dziwnie chodzi. Coś jest nie tak. Dziwnie się wkręca trochę na obroty ta podkaszarka. Chyba, że coś tam jeszcze jest nie tak i trzeba ją ustawić, nie wiem. Muszę linkę wymienić też, bo tą co dalej tutaj, że można było sznurówkę równie dobrze włożyć. No i zobaczymy. Po jakimś czasie już było pewne, że ta podkaszarka, coś jest z nią nie tak.
skontaktowałem się właśnie z tą firmą. Poprosili mnie, czy mógłbym wysłać krótki filmik, co się z nią dzieje, więc nagrałem krótki filmik właśnie taki. No i później po prostu przyjechała firma kurierska DPD, zabrali tą podkaszarę po około tygodniu, przywieźli z powrotem, nie musiałem nic dopłacać, no i chodzi jak burza, pokażę wam jak na zimno odpala, jak chodzi, jak kosi i gdzie sobie mogli obczaić. Jeśli planujecie zakup podkaszarki, to może być odpowiednia dla was. Na pewno jeśli kupuje się ją na internecie online, to trzeba wziąć pod uwagę, że może coś tam być z nią nie tak, może nie będzie musiała przejść jakieś dodatkowe ustawienia. To jedynie tyle. Także no kosi. Mam nadzieję tylko, że plastikowe uchwyty wytrzymają. To się normalnie śrubę wkręta w taki twardy plastik, także tyle. Pogoda się zrobiła. Przyszło w miarę wszystko podkoszone, także git. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu.